Przed nami równanie x plus 3 do kwadratu minus 4 jest równe 0. No i co? I chyba najlepiej byłoby tę czwórkę przerzucić na drugą stronę, tak żeby mieć x plus 3 do kwadratu po jednej stronie tylko. Czyli to znaczy do obu stron dodajemy 4, prawda? I mamy równanie x plus 3 do kwadratu jest równe 4. No i co to równanie nam mówi? No, że pewna liczba do kwadratu daje nam 4. No to jaka ta liczba? No to ta liczba musi być pierwiastek z 4 lub minus pierwiastek z 4, prawda? Zawsze, jeżeli mamy takie równanie x kwadrat, tak, równy na przykład 25, no to x równe pierwiastek z 25 lub x równe minus pierwiastek z 25, czyli x równe 5 lub x równe minus 5, prawda? No tutaj mamy podobną sytuację, tylko zamiast x mamy x plus 3. Czyli mamy tak, x plus 3 na pierwiastek z 4, prawda? Pierwiastek z 4 jest równe 2, czyli mamy dwie możliwości. X plus 3 jest równe 2 lub x plus 3 jest równe minus 2. No i teraz chcemy mieć x, czyli co? Od obu stron tutaj odejmujemy 3 i mamy x równa się 2 minus 3, czyli minus 1. Na x równe minus 1 to jest pierwsza możliwość lub, no tutaj odejmujemy od obu stron 3, czyli mamy x równa się minus 2 minus 3, czyli minus 5. Czyli wygląda na to, że mamy dwa rozwiązania, x równe minus 1 lub x równe minus 5. No sprawdźmy może jeszcze. Jeżeli podstawimy minus 1 do naszego równania, czyli mamy minus 1 plus 3 do kwadratu minus 4. To jest nasza lewa strona. Minus 1 plus 3 to jest minus 2, przepraszam, plus 2 do kwadratu minus 4. No a 2 do kwadratu to jest 4, minus 4 to jest 0. Czyli jest dobrze. No i teraz minus 5, to mamy tak, minus 5 plus 3 do kwadratu minus 4. To jest nasza lewa strona. No minus 5 plus 3 to jest minus 2 do kwadratu minus 4. No a minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli 4 minus 4 równa się 0 i znowuż jest dobrze. Wobec tego to równanie ma dwa rozwiązania, minus 1 i minus 5. Tu mamy jeszcze jeden przykład, nieco inaczej sformułowany. Czyli tak, niech f od x będzie zadane wzorem x minus 2 do kwadratu minus 9. Czyli mamy funkcję kwadratową. No i pytanie jest takie, w jakich punktach wykres funkcji f przecina oś o x? Więc o co tutaj chodzi? No jak mamy, prawda, narysujmy może układ współrzędnych, taki prowizoryczny, x, y, no i w nim wykres jakiejś funkcji. No powiedzmy, że tak wygląda ten wykres naszej funkcji, to jest y równe g od x, jakaś ta funkcja g. No i co to jest? I gdzie, co to jest za pytanie? W jakich punktach wykres funkcji przecina oś o x? No wykres przecina oś o x, no tak jak tutaj dla tej funkcji w tych trzech punktach. No i co? I to są te punkty, dla których wartość funkcji jest równa 0, tak? Czyli g od x musi być równe 0. Musimy umieć rozwiązać takie równania i rozwiązania tego równania to są współrzędne x punktów przecięcia, no, tego wykresu z osią poziomu. Czyli w naszej sytuacji no, musimy rozwiązać równanie f od x równe 0, czyli x minus 2 do kwadratu jest minus 9 równe 0. No i to jest, teraz jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji, jak byliśmy tutaj, prawda? Równanie takie, czyli teraz mamy bardzo podobne równanie, czyli rozwiązujemy je, no jak, do obu stron dodajemy dziewiątkę, tak żeby mieć po jednej stronie tylko x minus 2 do kwadratu. I w ten sposób lądujemy z równaniem x minus 2 do kwadratu jest równe 9, no pierwiastek z 9 to jest 3. Czyli ponownie mamy jakaś liczba do kwadratu daje 9, no to ta liczba jest równa pierwiastek lub minus pierwiastek, no, z prawej strony.
czyli to nam daje x minus 2 równe 3 lub x minus 2 równe minus 3, czyli tutaj dodając 2 do obu stron mamy x równe 5 lub x równe minus 3 plus 2, czyli minus 1. Czyli znowuż mamy dwa rozwiązania, x równe 5 lub x równe minus 1. No ponownie, jeżeli wstawimy 5, to tu mamy 5 minus 2, czyli 3 do kwadratu jest równe 9. Rzeczywiście wartość tej funkcji jest 0. Jeżeli x jest minus 1, to mamy minus 1 minus 2, czyli minus 3 do kwadratu. I to znowuż jest 9, odjąć 9 to jest 0. Czyli punkty przecięcia wykresu funkcji f z osią x to są punkty o współrzędnych minus 1, 0. No i to 0 to jest oczywiście na każdy punkt na osi x ma drugą współrzędną równą 0. I 5, 0. To są te dwa punkty.